po raz pierwszy w tym roku i w historii Kuźni Kampanierów postanowiliśmy przyznać nagrody w trzech kategoriach. Kampanii krajowej, kampanii lokalnej i nagrody dla kampaniera. To są nagrody za kampanię, ale tak naprawdę nagradzamy ludzi, bo gdyby nie to, że oni są tacy, jacy są, to te kampanie byłyby zupełnie inne. I tymi nagrodami tak naprawdę doceniamy ich postawę, niezłomność w dążeniu do tego, co chcą osiągnąć, wytrwałość, nawet kiedy spotykają się z trudną bardzo rzeczywistością, odwagę w podejmowaniu trudnych tematów, ale bardzo ważnych, albo właśnie dla lokalnej społeczności, albo w ogóle dla społeczeństwa, za tą ciężką, ciężką pracę, którą wykonują i za to, że jak spotykają problem, który chcą rozwiązać, to zamiast czekać, aż zrobi to ktoś za nich, kują żelazo, póki gorące. Nagroda wygląda tak. Piękne kowadło. W kategorii kampania krajowa przyznaliśmy, chciałabym dodać pikanterii i powiedzieć, że były burzliwe dyskusje, emocje, ale niestety we wszystkich trzech przypadkach decyzje zapadły jednogłośnie, więc nie było bujek, rwania włosów, krzyków i tak dalej. Więc jednogłośnie kampania krajowa Ratuj Maluchy. Jeszcze chciałam od razu Państwu powiedzieć, że bardzo nam przykro, ale jakby w parze z tymi nagrodami nie idzie luksusowy samochód i spora suma na konto. Jest to bardzo symboliczne, ale szczególnie dla nas jest to bardzo ważne. Mam nadzieję, że dla naszych laureatów również. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Oddaję głos panu Tomaszowi Albanowskiemu. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Wbrew temu, co pani mówiła, uważam, że ja tylko odbieram tą nagrodę, tak? Natomiast rzeczywiście należy się ona wszystkim osobom, które się angażowały przez tak naprawdę przez 8 lat ta kampania trwała i wciąż trwa. Tak, myślę, że Państwo słyszeli o tej kampanii, natomiast tak w wielkim skrócie chodzi o to, że rodzice dzieci 6-letnich postanowiliśmy zawalczyć o ten rok przedszkola dla naszych dzieci. Tak naprawdę, no, wbrew temu też, co ostatnio, jakby ta dyskusja wokół tego wysyłania dzieci do szkół jest coraz mocniej upolityczniona, natomiast jest to tendencja zauważalna już przed tą reformą słynną, przeciw której zaprotestowaliśmy. Już wcześniej samorządy likwidowały te zerówki. Głównym powodem była oszczędność po prostu. Jest to też taka tendencja ogólnoświatowa i w toku tej kampanii też udało nam się nawiązać kontakt na przykład z podobnym ruchem w Wielkiej Brytanii, który też walczy. Tam to jest głównie ruch ekspertów, u nas to jest ruch rodziców. Natomiast rzeczywiście no, sprawa jest, mamy pełne przekonanie, że jest słuszna i cieszymy się, że rzeczywiście tyle osób się zaangażowało. To była, myślę, że specyfika tej kampanii była taka, że w przeciągu tych 8 lat angażowały się bardzo różne osoby, bo to było zaangażowanie doraźne. Ludzie, którzy mieli dziecko akurat w tym wieku, angażowali się w danym roku i później odchodzili. Tak, oczywiście nie opowiem zbyt wiele, natomiast w książce Ratuj Maluchy opisaliśmy całą tą kampanię. I tak jak tam napisaliśmy na początku, jak kolejne bardzo zaangażowane osoby odchodziły, było nam trudno to przyjąć. Później do nas dotarło, że po prostu działają w konkretnej sprawie, która przestaje ich dotyczyć i idą dalej. My też musimy iść dalej, działać z kolejnymi osobami. No i rzeczywiście to, że no myślę, że od mojej strony było kluczowe to, że mam 8 dzieci i kolejne roczniki dotyczyły mnie osobiście, sprawa kolejnych roczników i być może było to na pewno bardzo ważne, dlatego żeby ta kampania trwała i w grudniu tego roku Sejm w końcu przyjął
ustawę. Też nie mieliśmy na nią tak dużego wpływu, jak być może Państwu się wydaje. Z wszystkimi politykami się trudno rozmawia, również z ekipą, która jest teraz, natomiast faktem jest, że ten postulat został zrealizowany, że rzeczywiście przywrócono opiekę obowiązku szkolnego od 7 lat. Teraz ta kampania, te działania się przyniosły na poziom lokalny, bo jest duża trudność w realizowaniu tego prawa, natomiast prawo rzeczywiście się zmieniło. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i już oddam Pani głos. Kolejna nagroda w kategorii kampania lokalna, decyzja również jednogłośna. Nagroda tak naprawdę dla całego Żurawlowa za kampanię Okupaj Szewro. Bardzo zapraszam Was wszystkich. Andrzej jest już przy komputerze, bo na początku puści Wam krótki film. Zapraszam Barbarę Siegieńczuk, Małgorzatę Jabłońską i Emila Jabłońskiego, czyli sołtysa wsi Żurawlów. Nie wiem, na czyjej ręce mam przekazać? Sołtysa. Sołtysa. Proszę. Mam nadzieję, że jest to miłe wydarzenie. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Jeszcze tylko dodam, żeby to nie było, że to jest jakaś prywata, ale z Żurawlowem znamy się od bardzo dawna. Nagroda nie była podyktowana właśnie naszą przyjaźnią. Jeszcze raz gratuluję. Oddaję głos Żurawlowowi. Tak, ja chciałam podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców Żurawlowa i okolicznych wsi, które dzielnie z nami stały przez 400 dni w obronie ziemi i wody. I myślę, że ten filmik obroni się sam i jeszcze raz wprowadzi Was w ten klimat, który my przeżywaliśmy przez 400 dni. Dziękuję bardzo. Czas dla paparazzi. To są krajobrazy Żurawlowa. Ten baner witał wszystkich, którzy przyjeżdżali do Żurawlowa przez dwa lata. Ponad. Te ciągniki nie stoją tutaj przypadkowo. Blokowały dostęp do działki, którą w dzierżawił Szewon. Nie było innej drogi. Próbowali różnymi sposobami, nie udało się. W tej blokadzie uczestniczyły także dzieci, cały rodzinę. To nie była kampania w takim znaczeniu, jak my to rozumiemy. To była fizyczna blokada. Blokada działki. Blokada działalności. Poświęcenie pól.
oddaję głos sołtysowi. Chciałem podziękować jeszcze raz w imieniu wszystkich protestujących za tą nagrodę i chciałbym powiedzieć, że przysłuchując się dzisiejszej dyskusji, to tak mogę stwierdzić, że bardzo wielu kampanierów było w naszej walce. Sposób ich nie policzyć albo policzyć, no ale mnóstwo ludzi, którzy nas wspierali z zewnątrz, to co się działo u nas, to trwało 400 dni po prostu na tym polu. Tam, gdzie widzieliśmy taki domek, to tam mieszkaliśmy przez 400 dni, dzień i noc. Pilnowaliśmy tego miejsca. No i tak jak to się przysłuchując tej rozmowie, to musieliśmy się nauczyć, jak postępować, a uczyła nas to amerykańska firma. Te sposoby, które oni wykorzystali od początku przeciwko nam, to myśmy później wiedzieli, jak wykorzystać to przeciwko nim. I musieliśmy po prostu wymyślać różne takie, można powiedzieć, durnotki, żeby właśnie to się stało hitem i dla prasy. Żeby prasa przyjeżdżała i ukazywała nas po prostu w telewizji. Kilkakrotnie występowaliśmy w dzienniku głównym na wiadomościach, w pierwszym programie. Ten protest zaprowadził nas poprzez Parlament Polski, gdzie odbyło się kilka komisji na temat Żurawlowa, zaszliśmy aż do Parlamentu Europejskiego z naszą sprawą, gdzie nie wiem, czy jakikolwiek protest stąd z Polski zaszedł tak daleko jak my. Staliśmy się sławni, odwiedziliśmy kilka państw w Europie, gdzie odbywały się takie protesty. No taką ciekawostką, jak to Państwo widzą tutaj, to ten protest trwał na polu, ale mieliśmy tam wszystko. Nauczyliśmy się zdobywać prąd ze słońca, jak to mówią, mieć internet, kamerkę, przesyłać wszystko, co się tam działo na cały świat internetem. No i tak to trwało przez 400 dni. No, byliśmy u kresu wytrzymałości, ale nie poddaliśmy się. Została nas już troszkę mniejsza grupka niż tutaj widać do końca, ponieważ część ludzi się wycofała, bo przeciwko nam wytoczono 12 spraw sądowych. Także troszkęśmy powalczyli chyba z półtora roku w sądzie. No, wygraliśmy wszystkie sprawy po naszej myśli. 40 osób prawie głosować. Tak, i po prostu dokonaliśmy tego, że mamy to w sercach, że daliśmy radę tak wielkiej firmie, jak jest Chevron, korporacja światowa, która zmierzyła się z taką małą wioską i z mieszkańcami ościennych wsi. Po prostu potrafiliśmy to wygrać do końca. Mieliśmy rację, no i nie polegliśmy. To jest najważniejsze. Dziękuję. Jeszcze dodam może parę słów do tego, co Emil powiedział. Były próby, żeby nas spacyfikować. Policja była naciskana, policja naciskała wójta, ale broniły nas pewne sprawy, które załatwiliśmy. Mianowicie staliśmy na prywatnym terenie. Droga, która wiodła do, jedyny dojazd do działki, którą wyjeżdżał już Szewron, to była droga wioskowa, należąca do sołectwa. Nie była to droga publiczna. W związku z tym policja była tutaj bezsilna. Wójt był naciskany, jedyne co mógł zrobić, to dać nam obstawę policyjną. I tak zrobił. 24 godziny na dobę stała policja i pilnowała nas, żeby nie było problemu. I to był jeden z elementów, który przeważył, że mogliśmy tam być te 400 dni i nikt nas nie ukruszyć. A druga sprawa to pilnowaliśmy tematu od strony prawnej. Mieliśmy kancelarię prawną zupełnie gratis z Krakowa, która nam pomagała i pilnowaliśmy dokumentów. Łapaliśmy Chevron na trudnych rzeczach, pokazywaliśmy, że robią błędy, że kłamią w dokumentach i to ich też powstrzymywało. W sumie doszło do tego, że musieli się 7 lipca 2014 roku wycofać. To, co Państwo widzicie, to jest nasza odpowiedź na kampanię reklamową Chevron. Powiem jeszcze, o co tak naprawdę walczyliśmy, bo nie walczyliśmy tylko o nasz dom, w sensie miejsca. Zdaliśmy sobie sprawę, że te tereny, które obejmuje koncesja
nie tylko właściwie Chevronu, ale w ogóle koncesje na wydobycie gazu łupkowego leżą na głównych zbiornikach wód podziemnych. To jest mapka, którą można znaleźć w internecie. Te obszary to są wody najlepsze, przeważnie z pokładów kredowych. Województwo lubelskie, głównie zamojski, powiat chrubieszowski. To, co Państwo widzą, to jest 406, 405 i 407. To są trzy największe główne zbiorniki wód podziemnych. To jest najlepsza woda pitna i to jest właściwie, to jest woda o znaczeniu strategicznym. I na tych obszarach wydano około 20 koncesji. Koncesji na poszukiwanie i w konsekwencji wydobycie gazu łupkowego. Z czym to się wiąże, to myślę, że Państwo wiedzą, na czym polegają wiercenia i potem wydobycie. Tu jest mapa, może zróbmy tak, to jest, te czerwone obszary, to jest mapa wydanych koncesji. To był rok 2011. A tak wygląda ta sama mapa nałożona na główne zbiorniki wód podziemnych. Lubelszczyzna, jak widzimy, to są trzy największe. I cały obszar koncesji pokrywa się z tymi zbiornikami. Co by się mogło zdarzyć, gdyby przynajmniej jeden z tych odwiertów stał się nieszczelny i poszły chemikalia w te zbiorniki, to możemy sobie wyobrazić. Tym ryzykowaliśmy. I to od początku cały czas podnosiliśmy. Nie wolno na tych obszarach robić takich inwestycji. Krzyczeliśmy na cały świat. Pierwsi, którzy usłyszeli ten temat i te nasze protesty, to byli Czesi. Nie Polacy, Czesi. Oni pierwsi przyjechali, zresztą ta grafika jest zrobiona przez nich. Też mieli ten problem w okolicach, to jest po drugiej stronie granicy, w okolicach Kudowy, Adrzpackie Skały i te rejony. Tam też chciano poszukiwać gazu łupkowego. Oni wiedzieli o tym. Nasz protest doszedł poprzez internet do nich. Przyjechali chyba trzeciego czy czwartego dnia po rozpoczęciu protestu. Oni nas wspierali. Wspierali również w Parlamencie Europejskim. Spowodowali, że z 5 europarlamentarzystów wystosowało list do naszych władz. W tym Tuska wówczas, Korolca, który był wówczas ministrem środowiska i paru innych polityków. Oni pierwsi zaczęli szum. Zrobili to dlatego, po pierwsze, wiedzieli, czym się ryzykuje, a po drugie, wiedzieli, że my mamy rację w sensie prawnym, bo wiedzieliśmy już wtedy, że Chevron nie ma ważnej koncesji na wiercenia. Myśmy to wiedzieli. Chevron udawał, że to nieprawda. Ale w końcu doszło do tego, że próbował nas przede wszystkim przestraszyć. Czyli wytoczył około 40 osobom sprawy sądowe. Myślał, że my się rozpierzchniemy, uciekniemy i damy spokój. Nie udało się. Sprawy trwały, tak jak Emil mówił, prawie 2 lata, zakończyły się wygranymi wszystkimi w maju 2014 roku. Także tak to wyglądało od strony naszej takiej praktycznej. No kosztowało nas to rzeczywiście dużo zdrowia i 2 lata wyjęte z życiorysu. Bo proszę Państwa, my nie jesteśmy ludźmi, którzy mają doświadczenie w tego typu akcjach. To była spontaniczna sprawa. Nas po prostu najechano. To była wojna. To było dla nas żyć albo nie żyć. Potem się okazało, że walczymy o wiele więcej niż na początku się spodziewaliśmy. No ale wygraliśmy. Dzięki temu, że ludzie się skonsolidowali, że byli właściwie do końca, wierzyli w to, co robią i byli twardzi. Dziękuję. Jeszcze podam głos Basiu. Ja jeszcze tak może podziękuję przede wszystkim młodzieży, która nas wsparła. I przyjeżdżali do nas z różnych zakątków, z Warszawy, z Poznania. I oni twierdzili, że to my jesteśmy tym przykładem właśnie dla młodzieży, tą naszą postawą, którą żeśmy tutaj prezentowali. My natomiast byliśmy też oczarowani tą właśnie cudowną młodzieżą, która potrafiła poświęcić swój czas, przyjechać z tak daleka, żeby razem z nami tam na tym polu na początku pod namiotem koczować i pilnować. Przyjeżdżali po to, żebyśmy mogli odejść do naszych pól, żeby rolnicy mogli zbierać zboża, a oni po prostu tam trzymali warty.
Przyznam się szczerze, że w pewnym momencie wydawało mi się, że Polskę ci najlepsi opuścili, pojechali za pracą za granicę. Zostaliśmy tylko my, starzy ludzie, którzy tutaj czekamy do tej emerytury, ale w czasie tego protestu przekonałam się, że jest jeszcze o co zawalczyć. Że właśnie jest jeszcze ta wspaniała młodzież, która nie liczy się z kosztami, nie liczy się z czasem i przyjeżdża do nas, daje nam to wsparcie takie psychiczne. I na nowo uwierzyłam, że warto poświęcić swój czas, swoją energię, żeby się w to wszystko zaangażować. I myślę, że nie jesteśmy jedynym przykładem, że jeżeli człowiek tak bardzo uwierzy w to, o co walczy, jest w stanie się nauczyć i zostaje ekspertem. Przez 2 lata śledzenia wszystkich informacji dotyczących gazu łupkowego staliśmy się ekspertami. I to nie jest, że to jest jakaś jedna osoba, lider w grupie. Po prostu, jeżeli przyjedziecie do nas na Żurawlów, każdy mieszkaniec będzie mówił dokładnie to samo, co my. Ma tą wiedzę, ponieważ tkwiliśmy tam ze sobą przez te 24 godziny na dobę, ciągle żeśmy o tym rozmawiali, mówiliśmy, każdy się tego nauczył. Nie było grupy takiej wiodącej, która miała wiedzę, a reszta po prostu idzie za tłumem. Tak nie było. Każdy przekonał się, nauczył się i może być po prostu takim przekazem tej wiedzy, to, czego nauczyliśmy się tam stojąc. I ja, słuchając dzisiaj tutaj wypowiedzi, no myślę, że liderów różnych tych kampanii, tych protestów, wszystko jest według tego samego schematu. Jak zwykle nasz rząd, ta góra, te urzędy milczą, próbuje się nas ośmieszać, próbuje się nas łączyć z różnymi instytucjami, organizacjami. My też mieliśmy na początku, przyjeżdżali do nas ludzie, którzy jak gdyby chcieli się do nas podłączyć, ale od razu żeśmy wyczuli, że nie możemy się z nikim wiązać. Nie mogą nam przylepić jakiejś tam łatki, że jesteśmy pod jakąś tam organizacją, chociaż nie ukrywam, jeżeli 13 marca 2012 roku zrobiliśmy pierwszą blokadę, sama osobiście wysłałam maile do różnych partii. Wszystko jedno mi było, która partia, czy ta bliżej mojemu ciału, czy nie. Żadna praktycznie nie podniosła rękawicy, żadna nie odpowiedziała. Więc stwierdziliśmy, że po prostu zostajemy z tym problemem sami. Organizacje też się praktycznie na nas wypięły. Greenpeace przede wszystkim nie miał pieniędzy. Dobrze tu ktoś powiedział, że jak są granty, to się coś działa. A jak są granty, to jest plan. A jak jest plan, to znaczy, że w tym planie nie był przewidziany, tak jak nam mówiono, walka z gazem łupkowym. Była przewidziana walka, ale z węglem. Więc my żeśmy się nie załapali na temat. Na drugi rok dostaliśmy tam 400 dni. Też się okazało, że nas nie uwzględniono w planie. Więc myślę, że taki wniosek na tutaj wszyscy, co żeśmy się spotkali, bo mamy te same doświadczenia w różnych dziedzinach, ale to, co nas tutaj skupiło, to właśnie ten sam problem. Czyli walka z urzędami, z tą taką, nie wiem, trudno mi powiedzieć, obojętnością, taką pychą. Wszystkim się wydaje, że my, obywatele tego kraju, po prostu się będziemy ze wszystkim zgadzać, co nam urzędnicy chcą, nie wiem, no to co, zrealizować zgodnie z planem, prawda? Jeżeli jest opór, to próbują nas poprzez media zdyskredytować. I myślę, że tacy ludzie, jak tutaj żeśmy się spotkali, to doskonale rozumieją, bo wszyscy przeszliśmy przez to samo, nieważne w której części Polski się to dzieje. I myślę, że dobrze, że jest taka organizacja Kuźnia Kampanierów, która może scalić te wszystkie organizacje, pokazać, jak to wszystko działa na terenie Polski, że nie jest tak, że biernie się będziemy zgadzać na to,
co urzędnicy będą próbowali zrobić. I powinniśmy się nawzajem wspierać, bo jest to takie przyjemne, że to nie tylko my mamy ten problem, to są takie grupy wsparcia. Powinniśmy się nawzajem w tym momencie właśnie wspierać, bo jeżeli ktoś przedstawia swoje problemy, to mu się wydaje, że jego problemy są niczym. Tak, tak to działa. Więc dziękuję za to, że Kuźnia pamiętała o nas, że nas tutaj zaprosiła, że nas tutaj wyróżniła, że dała nam tą nagrodę, ale uważam, że na tą nagrodę zasłużyliśmy wszyscy w swoich miejscowościach. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze skończę. Dwa słowa komentarza do tego obrazu, który Państwo widzą w tej chwili. To jest mapa aktualna na 31 stycznia 2016 roku. Te czerwone plamy to są aktualne koncesje na poszukiwania gazu łupkowego. W okolicach Warszawy, tutaj, to jest koncesja Orlenu. Orlen ma tutaj 5 koncesji, aktywnych jeszcze. Jest jedna firma zagraniczna, to jest konkretnie Quadrilla, to jest firma z Australii, która też ma koncesję. Z Lubelszczyzny wszystkie firmy się wycofały. Praktycznie z południowej Lubelszczyzny, bo Orlen został tutaj w okolicach jeszcze poniżej Lublina. PGNiG zrezygnował, Chevron zrezygnował. Mam nadzieję, że już nie wrócą na te tereny. Ale dalej jest niebezpieczeństwo w postaci Orlenu, który jest firmą polską i robi wszystko, żeby politycznie zagrało. Także tu należy się spodziewać, że i w okolicach Warszawy mogą również wiercić. Także proszę się nie cieszyć, że Chevron się wyniósł. Został Orlen. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Obawiam się, że nie tylko Orlen. W okolicach Warszawy tak, w Wołominie na przykład. Tutaj też nie jesteśmy bezpieczni, ale właśnie tak. W tej chwili praktycznie polskie firmy zamierzają robić to, co okazało się być nieopłacalne dla wielkich zagranicznych koncernów. Ale przejdźmy do sympatyczniejszych rzeczy. Trzecia nagroda w kategorii kampanier, znaczy to jest trzecia w ogóle przyznana dzisiaj, nie, a jedna jedyna w kategorii kampanier, przepraszam. Dla człowieka, który naprawdę jest naszym bohaterem i inspiruje nas od lat. Jakkolwiek historie, które może opowiedzieć, są przerażające, to nam dają trochę wiatru pod skrzydełka, żeby nie mamy tak trudno. Kategoria kampanier, Przemek Pasek z Fundacji Jawisła. Zapraszamy Przemku. Dziękuję Państwu bardzo za to wyróżnienie. Chociaż może dzisiaj po 11 latach nie mogę powiedzieć, że jakiś oszałamiający sukces. Raczej gdzieś tam czuję na wargach gorycz wielu klęsk, których doznałem. Natomiast myślę sobie, że warto patrzeć też na realizację idei w szerszym aspekcie po prostu. I to, co 11 lat temu zaczynaliśmy w Warszawie, próbując zmienić kierunek miasta w stronę rzeki i otworzyć to miasto na rzekę. Dzisiaj jest realizowane w znacznym zakresie przez Urząd Miasta, chociaż nie zawsze ma to twarz taką, jaka była idea pierwotna. Czyli dzisiaj gdzieś tam dominuje komercja, dominuje kasa duża i takie, powiedzmy, realizacje centralne, a gdzieś, gdzie społeczne idee i społeczne cele zostały na szarym końcu lub jako dekoracja. Co z jednej strony boli, ale z drugiej strony, no, porównując jakby to, co było 11 lat temu, a dzisiaj, jest zupełnie inaczej, znacznie lepiej. I jeżeli jakiś wkład w tą zmianę miała Fundacja Jawisła, to mogę być bardzo szczęśliwy. Mogę powiedzieć tylko to, że ja byłem tutaj tylko takim inicjatorem, pomysłodawcą i człowiekiem, który po prostu może chciało mi się trochę więcej niż innym. Natomiast na pewno gdyby nie to, że wokół mnie w pewnych latach
działało bardzo wielu młodych, zaangażowanych ludzi, to nic by z tego nie było, by się w ogóle nie udało. Więc myślę sobie, że taką najważniejszą sprawą jest to, żeby zasiać takie ziarno. I dzisiaj z perspektywy czasu widzę, jak wielu tych ludzi robi własne działania nad Wisłą, tak jak potrafią najlepiej. I to jest gdzieś dla mnie największą chyba nagrodą. Że dziękuję Państwu bardzo i też chciałem powiedzieć, że nie składam broni i nie wycofuję się na emeryturę. Tylko myślę sobie, że też trzeba stawiać w tym momencie, gdy rzeczywistość nie jest łatwa, trzeba stawiać nowe cele po prostu, może bardziej ambitne, może szersze i starać się do nich dążyć. I ja też jakby staram się w tą stronę sterować swoją łódź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w tej pięknej, czerwonej książce, którą Państwo dzisiaj dostali, jest wywiad z Przemkiem. Bardzo mi przykro z jakby powodów redakcyjnych, objętościowych, jeśli chodzi o książkę. Prawie o połowę musiałam go skrócić, ale druga część ukaże się na naszej stronie internetowej po prostu. Rozmawialiśmy z Przemkiem 4 godziny nad Wisłą, zapadł już całkowity zmrok, było zimno, pies się denerwował. Bardzo polecam. Historie przerażające, ale też dające trochę nadziei. Ja jeszcze zapomniałam z tego wszystkiego. Symbolem naszym z Żurawlowa, przez to, że walczyliśmy przede wszystkim o tą wodę, to jest ten kubek, na którym jest ten piękny bocian. Piękny bocian i w tle jest nasza barykada. Przekazujemy na ręce. Bardzo za każdym dziękuję. Razem, jak będziesz spożywała czy herbatę, czy kawę, czy wodę, zapraszamy do was, tak. Czystą wodę, żebyście pamiętali o naszym Żurawlowie. Tutaj na też, co? Taki symbol, żeby pamiętać, że w życiu jednak jest najcenniejsza woda. Bardzo dziękujemy. Zaraz się z niego napiję. To już koniec oficjalnej części naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że są Państwo zadowoleni z tego, co tu usłyszeli i zobaczyli. Bardzo dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Nie tylko w tym samym gronie, ale w znacznie szerszym. A w tej chwili wszystkich chętnych zapraszamy na wieczór integracyjny, który będzie miał charakter spontaniczny. Nic nie zaplanowaliśmy. Zobaczymy, ile osób będzie chętnych i wtedy postanowimy, co będziemy robić. A na razie możemy jeszcze podyskutować w kuluarach. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Rafał, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie, Rafał już nic nie chce mówić, więc... więc bardzo dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia.